Ojcze, ja dziękuję Ci za to miejsce. Ojcze, dziękuję Ci za Warszawę i za tych ludzi poruszających się tutaj wokół mnie. Ojcze, dziękuję Ci, że dziś jest zwiastowana Ewangelia, Ojcze, w mocy Twojego Ducha. Ojcze, dziękuję Ci, że Ty zbawiłeś nas. Dziękuję Ci, Ojcze, że dziś ludzie mogą słyszeć słowa prawdy. Jezu, dziękuję Ci, że to Ty dziś będziesz widział ludzkie serca, że Duchu Święty, dziękuję Ci, że Ty będziesz przekonywał ludzi o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Witam Was, kochani. Nazywam się Damian Lorek i jestem tutaj z przyjaciółmi po to, aby Wam powiedzieć Ewangelię o Jezusie Chrystusie, o Bogu, który ponad 2000 lat temu umarł za każdego z Was. Kochani, za każdego z Was. Bóg tak pokochał ten świat, że zesłał swojego Syna, Jezusa Chrystusa, aby każdy z Was, który dziś osobiście uwierzy w Niego, uwierzy, że to On na krzyżu Golgoty zawisnął za Ciebie, że On na krzyżu Golgoty wziął każdą chorobę, każdą opresję demoniczną i inne patologiczne rzeczy, kochani. Jesteśmy żywym Kościołem, kochani. Ja w 2015 roku narodziłem się na nowo. Narodziłem się z Bożego Ducha. Z Bożego Ducha. Duch Święty wypełnił mnie od wewnątrz. I jestem tutaj po to, aby każdy z Was uwierzył w te słowa, uwierzył w prostą Ewangelię i przyjął Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela i narodził się na nowo. I gdy umrze, to po śmierci trafi do nieba, kochani. Ewangelia naprawdę jest prosta. Nie muszę tutaj dużo mówić. Jest nas tutaj dużo, ale chcę, aby każdy, kto ma otwarte serce i szuka żywego Boga, szuka relacji z Bogiem, został na tym miejscu i słuchał słów prawdy, kochani. Kochani, Jezus Chrystus jest drogą, jest prawdą, jest życiem. Jeżeli szukasz Boga, pragniesz Go w swoim sercu, to tylko w Jezusie Chrystusie jest zbawienie i tylko przez Jezusa Chrystusa możesz przyjść do Ojca. Możesz przyjść do Ojca. Ja w 2015 roku przez moją decyzję, że oddaję życie Jezusowi, rodzę się na nowo i mam relację z Bogiem. Dlatego Ty dziś możesz również mieć relację z Bogiem. Kochani, nie jesteśmy tu po to, aby mówić Wam jakąś pustą mowę o jakichś tam martwych religijnych sloganach. Kochani, pragniemy, aby każdy z Was osobiście, jako osoba dorosła, uwierzył w to, że ponad 2000 lat temu Jezus Chrystus umarł za Ciebie. Umarł za Ciebie. Nie wiem, jaką jesteś osobą i w jakim miejscu. Może masz myślenie, że trzeba być dobrą osobą, a ja Cię teraz skonfrontuję. Słowo Boga mówi, że zbawienie jest z łaski. Z łaski, nie z uczynków. I na nic Twoje dobre uczynki, jakiekolwiek rytuały, modlenie się do bałwuchwalczych posążków, czy nie wiem do czego jeszcze obrazków. Tu nie chodzi o to. Tu chodzi o to, żebyś Ty przyszedł do Jezusa, bo w Nim jest zbawienie. Bo w Nim jest zbawienie. Nie jesteśmy tu po to, aby Cię przekonywać. Ja wierzę w to, że Duch Święty porusza się w tym miejscu i osobiście przyjdzie do Ciebie i przekona Cię o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie, tak jak to zrobił ze mną. Nie wiem, co zrobisz z tymi słowami, które dzisiaj tu uwalniamy. Nie wiem, co z nimi zrobisz, ale ja wierzę w to, że jeżeli zapragniesz prawdy w swoim życiu, otworzysz się na Ducha Świętego, to On do Ciebie wjedzie. To On do Ciebie wjedzie, tak jak wjechał do mnie do pokoju. Do mnie do pokoju przyszedł Duch Święty i przekonał mnie, że jestem grzesznikiem. Bo Słowo Boże mówi, że nie ma ani jednego sprawiedliwego. Każdy człowiek zgrzeszył. Każdy człowiek zgrzeszył. I również tam jest napisane, że karą za grzech jest śmierć. To jest bardzo proste. Jeżeli człowiek grzeszy tutaj na ziemi, świadomie czy nieświadomie, nie jest narodzony z Bożego Ducha, to idzie do piekła. Ale jest rozwiązanie. I tym rozwiązaniem jest Jezus Chrystus. I Ty dziś możesz przez Twoją decyzję przyjść do tego Jezusa, przyjść do Zbawiciela, padnąć na kolana i powiedz: Jezus, żyłem bez Ciebie, chodziłem sobie co niedziela do kościoła, ale to nic nie dawało, bo ja na drugi dzień dalej grzeszyłem, dalej cudzołożyłem i jeszcze inne rzeczy robiłem. Nie wiem, co mam zrobić. A ja Ci chcę powiedzieć, jeżeli przyjdziesz do Ducha Świętego, zapragniesz Go w swoim sercu, to On przyjdzie i podniesie Twoje życie, podniesie Twoje życie.
Tak to się stało ze mną i tak się może stać również z tobą. Wystarczy, że tak tego zapragniesz. To człowiek musi zapragnąć. To ty musisz zapragnąć. Ty musisz zapragnąć sercem Boga. Nie zewnętrznie. Twoje serce musi zapragnąć Jezusa. To Jezus Chrystus umarł za ciebie. To On został przybity do krzyża. Za ciebie, za twoje występki. Po to, abyś ty był zbawiony. Abyś ty był zbawiony. I tu nie chodzi o dobre uczynki. Tu chodzi o to, czy ty to przyjmujesz. Czy ty przyjmujesz tą Bożą łaskę. Czy ty przyjmujesz to i potraktuj też tą Bożą łaskę, że my tu dziś jesteśmy. I słyszysz te słowa. To są proste słowa uwalniane z naszych ust w mocy Ducha Świętego, który mieszka w nas. I ten sam Duch chce zamieszkać w tobie. Czy ty tego pragniesz? Jeżeli chorujesz i jesteś zniewolony, coś cię zniewala. Coś ci ciąży na plecach. Dzień w dzień. Sam sobie z tym nie radzisz. To podejdź tutaj. Chcemy uwolnić Boży ogień. Chcemy wyswobodzić twoje życie. Chcemy uwolnić cię od demonów. Przyprowadzimy cię do żywego Boga. Do Jezusa. Oddasz mu swoje życie. To jest takie proste. Nie wypełnisz sobie pustki w sercu jakimiś podróbkami, które tutaj nam się ten świat oferuje. Ja nie jestem z tego świata, a dawniej żyłem na warunkach tego świata. Ty również tak możesz mieć. Możesz odrzucić te fałszywe podróbki, a przyjąć prawdę. I tą prawdą jest Jezus. On jest drzwiami do Boga. Dziś możesz tutaj pojednać się z Jezusem i oddać Mu swoje życie. Wiem, że Cię to porusza. Porusza to Twoje serce. I zostań tutaj, bo wierzę w to, że Duch Święty dziś przyjdzie do Ciebie i przekona Cię o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Wiem, że ludzie, którzy będą uwalniali tutaj słowa, również Ciebie dotkną. I gdy wrócisz do domu, to będziesz o tym śnił. Będziesz o tym śnił. Zostańcie i słuchajcie słów prawdy. Amen.